Jak straszny był Holokaust, wie Edward Mosberg. Wczoraj w Krakowie odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu oraz za upowszechnianie wiedzy o roli Polaków w ratowaniu Żydów. W Auschwitz zamordowano jego mamę i brata jego żony. Wszyscy zostali zamordowani. 16 członków mojej rodziny zostało zamordowanych w Bełżcu, w niemieckim obozie zagłady. Nam nie wolno o tym zapomnieć, że to było wszystko niemieckie obozy zagłady, bo ja osobiście obwiniam za Holokaust Niemców jako państwo. Bo gdyby oni nie głosowali za Hitlerem wtedy, to by nie było nazistów, nie byłoby Holokaustów. Ja uważam, że oni są winni za ten cały Holokaust. Jak długo ja będę żył, ja będę chodził i mówił to, co ja myślę.